za pomocą analizy fundamentalnej i technicznej możemy realizować pewien pomysł finansowy, panie Zbyszku, który polega na zarabianiu pieniędzy. Mówiąc wprost, prawda? Wprost będziemy zarabiać na różnicy kursów. Zaraz to panu wytłumaczę po kolei. Co się tu dzieje? Cześć Zbyszek. Cześć, cichy. No i co, no? Nie przeszkadzaj, no. Próbuję właśnie pana Zbyszka wciągnąć w mój nowy biznes. Tak, właśnie pan Ernest wchodzi w zagraniczne rynki finansowe, tak? Dobrze mówię? No, ogólnie tak. Musimy sobie wytłumaczyć, na czym polega tak zwane robienie pieniędzy. Otóż przez robienie pieniędzy rozumiemy, że wydajemy pieniądz po to, żeby kupić produkt i żeby ten produkt sprzedać za jeszcze większy pieniądz. Z tego łańcucha ja chcę wyeliminować niepotrzebny element, którym jest co? Produkt. I teraz my za pieniądz kupujemy lepszy pieniądz, czyli gorszy pieniądz jest wypierany przez lepszy pieniądz, czyli pieniądz robi pieniądz. No. Dużoś wypił. Bęcik, to ja jest blondynka, to rozumiem. Ernest po prostu chce handlować pieniędzmi. No, jak idzie handlować pieniędzmi? A tak właśnie idzie handlować pieniędzmi. Tu to masz wszystko analitycznie wykazane, rozumiesz? Zamierzam za pomocą analizy fundamentalnej i technicznej realizować zyskowny pomysł. Jaki pomysł? By narobił zysk na różnicy kursów. I by da rekinem finansowym, Bercik, popatrz. By da rekinem finansowym... No panie Zbyszku, co pan powie? No, nie wiem, jestem bardzo zaszczycony. No właśnie. Ale co? Co, chcesz u niego pracować? Porąbało cię? No Bercik, ale wiesz, to... no on mi proponuje. Panie Zbyszku, tak? Handel finansami to wielka przyszłość. W dobie elektroniki jedno kliknięcie na komputerze, na laptopie daje kolosalne zyski. Panie Zbyszku, tak. Jutro pragnę pana wydelegować w pierwszą zagraniczną podróż finansową. Tak jest. No to co? Zgodzisz się? No. Jeroniewo mi się już we łbach poprzewracało. Przecież porządni ludzie to pracują na kopalni, a nie robią jakieś przekręty na rynkach finansowych. A ty, Andzia, ty jeszcze go popierasz, tego swojego braciszka. No. Jasne, bo ty już jest prawie taka sama gorolica jak ten tutaj, wiesz? Ty już też myślisz jak tak, ona myśli jak ten Hapol. Co tu zrobić, żeby zarobić, a się nie narobić? A propos. Sprawdź, Ino, czy my coś wygrali w tego totolotka. O, właśnie, Zbyszek, ty wiesz, do czego ona mnie wczoraj zmusiła? Ona mnie zmusiła do tego, żeby ją poszło do kolektury i wypisał kupon totolotka, bo Isia już tego nawet nie chce robić. Niech to mąż zrobi, niech on to wypisze, niech się zmęczy swoje ręce. A jak wygrą, to ona będzie miała pieniądze na swoich afrykańskich murzynów. O, już nie naczekaj. Się zrobiła taką kobieta, taką zło zepsutą. Ja jest zepsuta, ty nie zepsuty. Sprawdź do tej numerki, ja? Sama się to sprawdź. Słuchajcie, mam akurat gazetę, to mogę sprawdzić, pokaż. Sprawdzę. No, a kto mnie ciągnął do tej kolektury? A co może powiedzieć? Może ja ciebie ciągnął, ja? Przecież to tyś mnie tam, żeś mnie ciągnął po chodniku, żeś go wodzie kolektury jeszcze ostatnie pieniądze ci musiał dać na tego totka. I ja się spieszyła do domu na serial. Ja na serial, Zbyszek, bo na cygani to wcale nie jest prawda. To Zbyszek, no chyba mnie znosz, chyba nie myślisz, że ja takimi głupotami żyję, że mnie to interesuje, że jakieś to lotki kolektury. I on nie chciał w ogóle tam iść. Zbyszek, no znosz mnie. Właśnie, mnie to też zdziwiło. Zbyszek, nawet jakby ty była jakąś wygraną, to mnie to w ogóle nie interesuje, w ogóle, wiesz? Tak? No to teraz, Azia, ja nie wiem, co wy teraz zrobicie, bo żeś trafił czwórkę. Ale to... Co? To? A, tak, patrz, 22, 24, 37, 44. Jeroniew. Patrz, jest, 22, 24, no. 37, 44. Kurczę, no, czwórka jakby. Andzia, gratuluję ci. Jeroniew, i wygrałeś. Jeroniew, jak już mal trafił. Jerzek bogaty, Jurzek jest bogaty. Andzia, a ty durno, ty nic. Ty, na serial. Widzisz, co byś było, ja by ja za ciebie nie myślał, by nie poszło do tej kolektury. Wygrał, ale był szwalu, wyda milionerem. Weź się uspokój, no. Idę spać. Zbyszek, nie masz pojęcia, jakie to jest piękne uczucie być bogatym! Ale co ty możesz o tym wiedzieć? Ty wolisz robić biznesy z tym Hapolem Ernestem, nie? No to jak chcesz, jak wolisz.
Proszę bardzo, rób se. Czy możesz się przesunąć, łaskawie, drogi przyjacielu? Uspokój się. Chodź spać. O, właśnie, idź spać. Jasne, chodź spać. Spać, by byście ino spali, a całą robotę ma zrobić biedny Bercik, nie? A wy ino za plecami psychopata, jakiś tam, nie? Kto? No, że niby jo. A teraz co? Szczynki wam spadły aż do ziemi, bra? A ty Bercik, bogaty, kupa szmalu, od jutra wyda milionerem. Opłaciła się moja tradycyjna śląsko-pracowitość. Rozumicie? Byda się od jutra tak. Robił co chce. Gdyby był rogatym. Tak, wiecie, rozumicie. Idźcie spać, idź spać, to ci może przyjść. Tak, tak. Bercik, piwo ci się skończyło. Masz tu drugie. Co to, nie chcesz piwa? A ja z przyjemnością. Co mówię? A, świat się zmienił. Kiedyś to wszystko było inaczej. Nie było w ogóle goroli. Hany se same se żyli. Wszystko było jasne, piękne i proste. Co mu jest? W totolotka wygrał. Biedactwo, w totolotka wygrało. Klubni się w tym kupiłem. Jak bio w totolotka wygrał, to się ciesza. Ty możesz tak komina chodzić. Bo miały być 3 miliony. No i co? A wygrał ino czystowy. Bercik, ty masz czystowy? O, to ja dzisiaj pija na jego koszt i on nie płaca za piwo. A Guzik, nie mam zamiaru roztrwonić tych pieniędzy. Musia je pomnożyć. Pieniądz musi robić pieniądz, by da jak ten Hapol Ernest. Po prostu zrobia tak, że z tych trzech głupich stów zrobia 3 miliony. Zainwestuje. Ciekawe w co? W rynki finansowe. Że co? Wyda handlową pieniędzmi. A to co, chcesz być taki cinkciarz, ja? A jak ja wiem, to wiesz, dzisiaj już ich na drugach nie ma, wiesz? Nie, po prostu poprzez analizę fundamentalną i techniczną mam zamiar realizować zyski poprzez sprzedawanie i kupowanie jednej waluty na drugą. No, byda rekinem finansowym, no. Bercik, co ty sam zaś kombinujesz ty? Kipuś, ja teraz jest rekinem przodowym. Opie, wszystkie finanse światowe będą przechodzić przez moje łapy. Ja wychwyca kosz do różnica kursowo. Będę pieronym bogaty. Tu? Na tym placu? W tym budzie? Piero, nie pamiętaj, że każdy prawdziwy rekin finansowy zaczynał od małego akwarium. No co, nie podoba ci się? No, jest pięknie, no. A co to znaczy te hanemany? A to jest połączenie śląskiej tradycji z amerykańskim systemem finansowym. Honey po amerykańsku znaczy honey, to jest skrót. A wiesz co znaczy po amerykańsku money? No co? Nie wiesz co znaczy money. Money znaczy pieniądz. Change money, change money, change money, change money. No i co? No co? No patrz i podziwiaj. No change money, change money. No. Cięć many. Bercik, ja ci powiem, a coś już jest bogaty, a? Jarunie, poczekaj, pomału. Przecież dopiero zaczynam. O, idzie pierwszy klient. O, nie, Bercik, powiedz, żeś ty to nikt zrobił. Nie? Ale halt ci pizło, co? Chłopiec, podoba ci się moje piękne centrum finansowe. Co? A no nie wiem, te nie wiem, chłopie. Czekaj, poczekaj. Tak idzie, a? Piękne, nie wiem, chłopie. Czym można panu służyć? No dobra, jakże ty już przyszedł, to weź sprzedaj mi 100 euro. I no hopie, po takim kursie, wiesz, żebych na tym zarobił tak jak na ty dyszcze wtedy. Poczekaj. Tak. Ciebie w dekę pisał, a skąd ja ci wezmę 100 euro, jak ja dopiero zaczynam ten biznes? Ja myślę, że to ty mnie sprzedasz 100 euro. Jo ciebie! Hopie, to ty się bierzesz za interes, hopie, ze pieniądzami i ty nie masz euro. Co się sam dzień dobry, dzieje? Pani Kornilu. Dobry. Chyba idziemy w studio, nie wyda marzu przez tego psychopaty sam. Bercik, powiem ci coś, wiesz, jak ci się już znudzi zarobianie tych wielkich pieniędzy, to wiesz, kajno szukać, nie? No, dobra. Bercik, no ty teraz handlujesz walutą, ja? Karlikowo, nie słyszę w waszym głosie dostatecznej ilości szacunku należnego prawdziwemu rekinowi przodowemu światowych finansów. O, Karlikowo. Co? Nie możecie przypadkiem eurów sprzedać. Eurów? Nie, nie. Ale poczekaj. Jeszcze Berciki, ja bym miała Deutsche Marki. Doprawdy, macie niemieckie marki? Ja mam, u mnie na wierchu.
Zataczanem rzech znodła. Chyba z 10 lot się tam przeleżały. Same monety. A monety? Ja. A powielabyście mi je sprzedali? No, czekaj, no jedna marka. 5 złotych, zgoda? Moment. Czekajcie, Karlikowo. W sprawie niemieckiej waluty muszę się skonsultować z moim doradcą finansowym. Co ty się tak kręcisz i przeszkadzasz? Już od godziny na ciebie czeka obiad na piecu. Teraz nie mam czasu, Adzia. Nie przeszkadza mi, bo jest teraz biznesmen walutowy. Rozumiesz, różnice kursowe, aktywa, pieniądz robi pieniądz, te sprawy, no. Ty, kociku, ja? No, a co? Pewnie zaraz powiesz, że się na tym nie znam. Nie przyjdzie nic niego do mnie. A co? A o co ci chodzi? Adzia, powiela stoją Deutschmarki. Co? No marki niemieckie, Deutschmarki. No to... Tyle lat mieszkałaś w Köln i nie wiesz, że tym się tam płaci? A możesz ty nie wyjeżdżała do Köln? Może jednak do Afryki, co? Beci, już do nie ma tych pieniędzy, rozumiesz? No jak nie ma, jak Karlikowo go dożemo. Jak Karlikowo może dużo go dać. Nie, nie istnieje już niemiecka marka. Teraz w całej Europie płaci się eurami. Nie, to jest niemożliwe. To jest możliwe. I no wiesz co, ciebie nic nie interesuje, ani świat cię nie interesuje, nic. Całe życie siedzisz na życiu w Katowicach i w ogóle nie wiesz, co się na świecie dzieje. Ale przed to, żeś mi niedawno jeszcze marki z Niemiec posyłała. No, nie dali jak rok temu, no. Niedawno. Wiesz, kiedy to było? No jasne, że kiedyś istniała taka waluta, coś nazywa marka niemiecko, Deutsche Mark, i była warta 2 złote. Ale teraz tych pieniędzy już dawno nie ma, jest ende, finito, capito, no. Jo tak heksa normalnie zakatrupia, no. Bercik, o co ci chodzi? Karlikowo ją normalnie zamordzuje. Co? Nie ma takich pieniędzy jak Deutsche Mark. Nie ma, nie ma. No to przeczytaj. Co tu stoi napisane? 5 deut z hemarkiem. Bercik, nie deut z hemarkiem, no Deutsche Marki. No. Ja? No ja? To znaczy, że co? O, to znaczy, że Andzia mnie oszukała. Aha, czyli są jednak Deutsche Marki. Są. Ja wiem, o co jej chodzi. Ona teraz nie może tego ścierpieć, że jest ten hanemany biznesmen przodowy. Bercik, a powiedz, a wie na tym widosz? Za 50 marek. Chodzą po 2 złote. 2 złote za marka, ja? No tuż, tuż bardzo dobrze. Noż i dowej stuwa. Nie, nie Karlikowo, co wy myślicie, że wy macie do czynienia z jakimś tam gorolskim frajerem? No Karlikowo, 2 złote, to ja wam mogę dać za 2 Deutsche Marki. No Karlikowo, no trudno, co wy chcecie, żeby... No żeby te złotówki nasze biedne myślały, że one chodzą 2 za 1 szwabską marka. No, no musi być sprawiedliwie, nie? Bercik, ty jest prawdziwy rekin biznesu. Ja nie wiedziała, żeś jest taki twardy negocjator, wiesz? Karlikowo, to 1:1 stoi? No stoi, Bercik. No. Bercik, teraz z tobą. To jest prawdziwa Dobra. Karlikowo już bez takich mi, no. Z rączki do rączki. O, dobra. No, to na razie. Stójcie się tam. Ida, Ida. Alek zrobił heksa w bambuko. Kipuś z Alojzem mi normalnie nie uwierzył. Ale jesteś normalnie fandzeluś tak jak ta moja Andzia, no ona też twierdzi, że tych pieniędzy już nie ma, no. No bo ich już nie ma! No jak nie ma, jak są? Te pieniądze są, ale ich już nie ma. Jak są, a ich nie ma. A podobno jo tutaj w tym towarzystwie jest psychopata, no. Słuchaj, chodziło to, że za te pieniądze już nic nie kupisz, nawet w banku nie wymienisz. Tymi pieniądzami jedynie to się możesz, wiesz co, osam Cybergaja zagrać. A wyglądają jak nowe. Ja, akurat. Słuchaj, jak chcesz być takim rekinem walutowym, samoż gazeta, tabela kursu wymiany walut, powiela jaki pieniądz i w jaki...